Dolina Rochacka, obok Doliny Łatanej, jest jednym z dwóch głównych odgałęzień Doliny Zuberskiej. Dolina rozpoczyna się tu, na Polanie Zwerówka, gdzie jestem, i sięga aż po Wołowiec i Rochacze. Najwyższym szczytem w otoczeniu doliny jest Banówka o wysokości 2178 metrów nad poziomem morza. Jest to jednocześnie najwyższy szczyt Tat Zachodnich leżący w głównej grani. Jeśli już mowa o topografii, to dodam, że wszystkie doliny będące odgałęzieniami Doliny Rochackiej położone są po jej południowo-zachodniej stronie. Są to Spaleński Żleb, Dolina Przednia i Zadnia Salatyńska, Dolina Mała Spalona, Dolina Spalona, nazywana także Doliną Zieloną. Oraz Dolina Smutna. Dnem doliny płynie Rochacki Potok, który wypływa z Rochackich Stawów. Rochackie Stawy położone są z kolei na obszernych tarasach Przedniego Zielonego, które tworzą najwyższe piętro Doliny Rochackiej. Wszystkie mają pochodzenie polodowcowe. Nie tylko stawy, ale w zasadzie cała dolina została wymodelowana przez lodowce, o czym przypomina nam jej kształt. Ma on postać głębokiego żłobu lodowcowego, o profilu poprzecznym w kształcie litery U. Jeśli mowa o jeziorach, to warto dodać, że tuż za bufetem Tatliaka znajduje się małe jeziorko tatliakowe, zwane Czarną Mławką. Dolina znajduje się całkowicie w obrębie skał krystalicznych, to jest metamorficznych, np. łupków krystalicznych oraz gnejsów, oraz magmowych, np. granitów. Z granitów zbudowana jest m.in. Banówka oraz Rochacze, dlatego sylwetką przypominają one szczyty Tatr Wysokich. Sieć szlaków turystycznych jest w dolinie bardzo dobrze rozbudowana. Trzeba mieć jednak na uwadze, że na Rochaczu Ostrym, Trzech Kopach, Banówce, a także miejscami na Pachole i Skrzyniarkach są sztuczne ułatwienia w postaci łańcuchów, co związane jest oczywiście z dużą ekspozycją.